Dostałem przed chwilą taką wiadomość. Mała, wielka... Fajnie, kolejny dzień ciepła. Od razu się lepiej wstawało. Tam pani widzę, że jakieś porządki robi. Dobra, zrobiłem sobie chwilę przerwy. I przed chwilą właśnie uporządkowałem sobie swoją skrzynkę pocztową starej spółki, która powiedzmy mi nie wypaliła, bo rok temu byłem na etapie zakładania nowej firmy z nowym wspólnikiem. No i cóż, i temat się wysypał, nie wyszło. Spółkę, można powiedzieć, zwinęliśmy, chociaż w sumie jeszcze jej nie sprzedaliśmy, ale to jest wszystko w toku. Po roku domena wygasła, dzisiaj przyszedł komunikat error, że nie można pobrać poczty z oczywistego powodu, więc wyrzuciłem tą skrzynkę z Outlooka, przeniosłem pocztę do archiwum. No i cóż, i temat zutylizowany. I przyznam, że nawet jakoś to było takie odświeżające doświadczenie zamknąć ten nieudany projekt. Co prawda jeszcze spółka nierozwiązana. Co z nią będzie? Czy zamkniemy całkowicie, czy sprzedamy? Jeżeli się znajdzie nabywca, no to sprzedamy. Jak nie, to po prostu się rozwiąże. Ale w teorii spółka nie istnieje. Miała być firma programistyczna, nie wypaliło. Cóż, nie zawsze wszystko się udaje. Ale sam ten etap taki zamknięcia, usunięcia tych skrzynek był taki oczyszczający. Przyznam, że to akurat ten temat to chyba ciężko powiedzieć, czy największa porażka poprzedniego roku. Na pewno duże rozczarowanie, bo w teorii wszystko fajnie się zapowiadało, ale niestety nie dogadaliśmy się ze wspólnikiem. Okazało się, że jednak chcemy iść w inną stronę i z perspektywy czasu teraz nie żałuję, bo zająłem się innym tematem. Tematem ciekawym, mocno przyszłościowym i jest fajnie, a ten temat też sporo uczy. Oczywiście nie chcę tu mówić, żeby to złe wyszło, że coś mówię na temat mojego byłego czy niedoszłego wspólnika, ale po prostu się nie dogadaliśmy, mieliśmy trochę inne wizje i teraz już z tego doświadczenia wiem, jak powiedzmy chodzić w tego typu kontakty z ludźmi, inicjacje, grupy, stowarzyszenia, spółki, jakkolwiek to nazwać. Teraz z perspektywy czasu widzę, że zakładając WPD, wchodząc w spółkę z Marcinem, miałem szczęście, bo na różnych ludzi można trafić. Pokazało to doświadczenie z zeszłego roku. Oczywiście do... Więc no, czasami nie wychodzi, nie wszyscy potrafią się dogadać, sami tak było. Ale cóż, teraz się zajmuję innym tematem i to jest ważniejsze. WBT fajnie działa, teraz jeszcze ten drugi temat rozwijamy i byle do przodu. Właśnie wyszła fajna komunikacja, bo jest jeden klient, którego obsługujemy my i jeszcze druga firma informatyczna. I wspólnie w tej... odbyła się pewna dyskusja na temat jednego zadania. W tej korespondencji też uczestniczył prezes tej firmy, tego klienta, którego wspólnie obsługujemy. I prezes na koniec podsumował, jak już było zadanie wykonane, wiadomością w stylu: cieszę się, że udało się panu dogadać i że wspólnie rozwiązaliście zagadkę. I to tak może się wydawać na tyle interesujące. No teraz hałasuję, może być cisza. I to może o tyle ciekawie, może o tyle nietypowo wyglądać z perspektywy kogoś z boku, że my mimo wszystko jako dwie firmy informatyczne cały czas ze sobą współpracujemy, bo naszym wspólnym zadaniem jest to, żeby ten klient po środku był zadowolony. Więc gdybyśmy my jakoś ze sobą rywalizowali, no to by nic z tego nie wyszło. I my i oni byśmy ucierpieli. Więc my musimy współpracować jako jeden dział IT, tak by zadanie było wykonane. I zdałem sobie sprawę w tym przypadku, że z boku to rzeczywiście może wyglądać tak, że my w jakiś sposób siebie nie lubimy, bo ta komunikacja jest zawsze taka, można powiedzieć, lekko szorstka. Bo przeważnie to są techniczne stwierdzenia. Firma taka i taka, zróbcie to i to. Oni piszą do nas, firmo WBT, zróbcie to i to. Więc my ze sobą na bieżąco wymieniamy takie szczególiki techniczne. I tyle. I właściwie to co? My jesteśmy informatykami, my się nigdy nie uśmiechamy, nie mamy potrzeb humoru, więc cóż, my tylko rzucamy techniczne polecenia. I tak to wygląda.
Oczywiście teraz żartuję, ale będąc przy bardziej pozytywnych rzeczach, to jak wiadomo, to swoje robienie filmów na YouTubie zacząłem od 30-dniowego challenge'u. Od tego właśnie filmu. Od tego się wszystko zaczęło. 25 obejrzeń do tej pory. W sumie dziwię się, że to ktoś ogląda, bo to ma tylko półtorej minuty. Ale tu opowiadałem, co mnie zmotywowało do nagrywania tych filmów, tego vloga i prowadzenia tego kanału. I to jest właśnie pewien wpis na kanale Mała Wielka Firma. Był jeden odcinek podcastu, na którym omawiano problem z występowaniami przed kamerą, jak to zwalczyć. I co najciekawsze, dostałem przed chwilą taką wiadomość. Mała Wielka Firma zasubskrybowała Cię w YouTube. To jest niesamowite. Mała Wielka Firma. Podcast, którego słucham, nie wiem już w sumie ile. Na pewno minimum rok, możliwe, że nawet 2 lata. Ale odkąd się zajarałem podcastami, to był chyba pierwszy podcast, którego tak naprawdę notorycznie słuchałem. Słucham Marka Jankowskiego, który prowadzi ten podcast już bardzo długo. Można powiedzieć, że on jest stałym towarzyszem moich podróży w samochodzie. I to proszę, pa! Marek Jankowski zasubskrybował mój kanał. Bardzo fajnie. To takim czym się jaram. Przyznam, że mega fajna sprawa. Miłe. I popycha też dalej. Motywuje, bo przyznam, że ostatnio trochę już byłem zmęczony tym nagrywaniem. Później sobie zrobiłem taką tygodniową przerwę, jak mi podała kamera. A od weekendu znowu jakoś to do mnie wraca. I teraz jeszcze to. Fajnie. Trzeba działać dalej i jeszcze poprawić jakość tych filmów. Jest motywacja. Świeżo po treningu, a że po ćwiczeniu zawsze najlepiej mi się nawija, to znałem, że coś jeszcze skomentuję. Bo dzisiaj skończyła mi się reklama na Facebooku mojego nowego e-booka. E-book poświęcony karierze w IT, sukcesie w informatyce, sukcesie w IT, karierze, generalnie pracy informatyka. I oczywiście o tym, jak odnieść sukces tej branży. I w sumie to jest dopiero drugi tydzień reklamy tego podręcznika, ale powiedzmy, po pierwszym tygodniu były jakieś wyniki. Wyszedłem na plus, bodajże zwrot z tej inwestycji włożonej w reklamy to był około 230%. Więc nie było rewelacyjnie, ale też nie było źle, bo jakby nie było, zarobiłem ponad 2 razy więcej na tej reklamie. Ale z tego względu, że tydzień temu był Dzień Kobiet, to znałem, że trochę zmodyfikuję tą reklamę. Specjalnie pod Dzień Kobiet. Zrobiłem promocję, specjalna zniżka dla pań i reklama była adresowana tylko do kobiet. I co najlepsze, minął tydzień, w sobotę minął, tak, weekend w ogóle tego nie zaglądałem. Dzisiaj zajrzałem i w sumie z reklamy tej na Facebooku zero sprzedaży i w dalszym ciągu, nie chcę teraz tutaj tego demonizować, ale przez ten tydzień ani jedna kobieta nie kupiła podręcznika i tak teraz w głowie, o ile to dobrze kalkuluję, wydaje mi się, że wszystkie e-booki, zarówno podręcznik Zabiksa, jak i ten nowy, kupują faceci. Więc no ja zdaję sobie sprawę, że informatyka to jest głównie męski zawód, ale mimo wszystko ostatnio coraz więcej się mówi o tym, że kobiety próbują wejść do tego świata IT, tylko że mają pewne przeszkody. Jakieś tam kłody postawione ze strony mężczyzn. Więc też rzucając tą reklamę, uznałem, okej, dam panią zniżki, zobaczymy co z tego wyjdzie. Tak to też dla mnie ciekawe było jakby badanie do analizy, bo swego czasu stworzyłem artykuł na bloga o kobietach w IT. Podlinkuję to na dole, jak ktoś będzie chciał, to sobie przeczyta. I tak z ciekawości wrzuciłem tą reklamę, a tu zero sprzedaży. No więc przyznam, że jestem zaskoczony. Wychodzi na to, że nie ma sensu adresować reklam do kobiet. Szczególnie, że tak mówię, musiałbym teraz spojrzeć na tą listę osób, które kupiły do tej pory podręcznik, ale przyznam, że nie kojarzę, żeby kiedyś kobieta kupiła. Po prostu nie pamiętam kobiecego imienia wśród kupujących. Może się mylę, mam nadzieję, że się mylę, ale mam takie wrażenie, że tak właśnie jest. Ale co najciekawsze, przez ten okres padły polubienia fanpage'a Ask Computer, z którego idzie reklama, przez właśnie panie. Więc
Więc jednak jakieś zainteresowanie było, a z jakiegoś powodu nie kupiły. Ja nie mówię teraz, że panie nie chcą się rozwijać. Całkiem prawdopodobnie, że ja źle jako skonstruowałem tę reklamę i nie trafiało ono do kobiet. Ale to musiałbym nad tym już przysiąść, być może się skonsultować z kobietą, żeby to w jakiś sposób oceniła. Ale mimo wszystko, teraz modyfikowałem reklamę. Dzisiaj wrzuciłem ją z powrotem. I tym razem nie dość, że zmieniłem odbiorców, tym razem tylko na mężczyzn, bo do tej pory zawsze moje reklamy były bez względu na płeć. Były adresowane i do mężczyzn, i do kobiet. Tym razem jest tylko do facetów. I co najciekawsze, zaokrągliłem sobie, powiedzmy zawęziłem wiek odbiorców. Tym razem jest to od 20 do 23 lat. Wcześniej ten przedział był zdecydowanie szerszy, nawet ostatnio był do 65 roku życia, jakoś tak. Więc teraz jest od 20 do 23 roku życia i ze statusem studenta. Więc tym razem reklama kierowana głównie do studentów Politechniki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To też będzie jakieś ciekawe badanie. Myślę, że same te wyniki, bo ja swoją drogą te wyniki też zawsze spisuję, to będzie też, myślę, fajna podstawa do napisania ciekawego artykułu o osobach, które w jakiś sposób chcą się edukować, są nastawione na rozwój, karierę, informatyce. Też porównam na pewno te dane z Abixa, ale to jakiś, za jakiś czas. Przyznam, że w tym momencie mam o czym pisać, jakby mi starczyło czasu, to mógłbym trzaskać artykuły po kilka dziennie. No ale tego czasu nie ma aż tyle. Więc jest tyle na blogu, ile jest, aczkolwiek ostatnio i tak ta średnia jest 3 wpisy na tydzień, więc i tak wydaje mi się, że warto. Jak ktoś ma chęć poczytać o informatyce, czasami o kryptowalutach, zapraszam.